protesty, porady, opinie, forum, społeczność. Skuterowo.com. Dzisiaj w Skuterowo.com prawdziwa klasyka gatunku. Jeden z najpopularniejszych skuterów według rankingów sprzedaży. Wszyscy wiedzą doskonale, że za sukcesem stoi cena. Cross F16 może być nasz za mniej niż 2000 zł. To jego główna zaleta. Czy ma jeszcze jakieś? Sprawdźmy. Oczywiście nie można się opierać wyłącznie na wrażeniach z jazdy po ulicach. F16 zasługuje na wycisk i kontrolę jakości oraz trwałości w jakimś ciekawszym miejscu. Takie może być? Dzięki małej rundce po budowie obwodnicy Warszawy możemy za jednym zamachem sprawdzić jakość spasowania, trakcję i zawieszenie. Zdziwiliśmy się, bo nie dochodzą do nas żadne niepokojące odgłosy wydawane przez plastiki czy amortyzatory. Małe koła trochę grzęzną w piasku i błocie, ale w końcu to nie jest terenówka, dlatego wybaczamy. Na chwilę wracamy na asfalt i pojawia się niemiłe zaskoczenie. Podczas pokonywania krawężników łatwo jest zawadzić centralną podstawą. Trzeba uważać, żeby jej nie urwać i przy okazji nie zaliczyć gleby. Na asfalcie jest znośnie. Drażnią nas te małe koła, które łatwo tracą przyczepność, a na zapadniętych studzienkach przyprawiają o ból, bo wszystkiego. Toros F16 pod tym względem nie jest idealny. Również za sprawą przedniego hamulca. Popatrzcie. Ze względów oszczędnościowych zdecydowano się na bęben z przodu. Dawno czegoś takiego nie widzieliśmy. Jest mało efektywny i podczas jazdy trzeba o tym pamiętać. Warto zwracać uwagę na odstęp od tych, którzy jadą przed nami. Dla osoby w pełni dorosłej miejsca jest zdecydowanie za mało. Kanapa wąska i krótka. Jazda w dwójkę jest mało przyjemna. Nogi na podłodze też mogą się nabawić klaustrofobii. Jest po prostu ciasno. Fajnym rozwiązaniem w klasie, do której należy Toros F16, jest schowek pod kierownicą. Do niego spokojnie wejdą dwie butelki wody mineralnej i mnóstwo gratów. Co do wyglądu, trzeba przyznać, że nie jest to oryginalna konstrukcja. Znamy ją aż za dobrze. Toros nie pokusił się o żadne modyfikacje. Z jakiego powodu? Ze względu na oszczędności, no i jeszcze oszczędności. Mimo to wielu może się podobać, zwłaszcza, że często jest to spełnienie marzeń o własnych dwóch kółkach z silnikiem. A propos silnika, to chyba najlepszy element całego skutera. Czteroosobowe jednostki napędowe o chińskim rodowodzie cieszą się naprawdę długą i bezawaryjną pracą. Wszystko szlak trafi, a silnik będzie dalej kręcić. Co prawda nie jest demonem prędkości, ale na początek wystarczy. Nasz egzemplarz jest zablokowany i rozpędza się do zawrotnych 45 na godzinę. Po zdjęciu kagańca Toros leci licznikowe 70. W rzeczywistości nie przekracza 60-65 km na godzinę. Lepsze osiągi zachęcają do odblokowania, ale zanim to zrobimy, zastanówmy się 3 razy, zwłaszcza jeśli to nasz pierwszy skuter, a doświadczenie w prowadzeniu jednośladów jest niewielkie. Na koniec popatrzmy jeszcze na jakość opon. Te, szczerze mówiąc, są średnie. Twardy materiał, chyba że ulegnie małemu podgrzaniu na skutek, no na przykład tarcia o asfalt. Z plastikami też nie jest źle, wytrzymują i mocniejsze, i słabsze uderzenia. Nie ma co ukrywać. Wielu śmieje się z konstrukcji tej klasy. Toros F16 to nie jest zły skuter. Cena po prostu dyktuje wiele kompromisów. Na pewno nie jest on królem szos, wzorem osiągów czy przykładem unikatowego designu. Dla większości jest to spełnienie marzeń o własnym skuterze. Początkiem pasji. Początkiem wielkiej życiowej miłości do jednośladów. Testy, porady, opinie, forum, społeczność. Skuterowo.com